Witajcie pszczółeczki, ja jestem Bzyku i witam was w kolejnym odcineczku na pięknym Palionowie. Jak widzicie, zaczynamy kolejny dzień o 14.30, kolejny odcineczek z Palionowa tutaj wlatuje na drugi kanał. Ale dzisiaj, widzowie, no niestety, musimy zrobić mega straszną rzecz, ponieważ jesteśmy tak naprawdę, no bardzo tutaj ustawieni. Mamy elytrę, bardzo mocną zrobiliśmy, mamy wszystko diamentowe, nie potrzebujemy tak naprawdę niczego, ale czegoś tutaj brakuje. Po prostu wstałem rano i wiecie, czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi paru wieśniaków. O tak, paru wieśniaków mi tutaj brakuje, ale spokojnie, widzowie, ja wam tutaj powiem tylko jedną rzecz, co ten Dave robi. Dobra, ja nie, co ten Dave robi. Dobra, więc w każdym razie my po prostu porwiemy te wieśniaki. Dave w ogóle mnie uderzył i poszedł do domu. Nieważne, to nie ma znaczenia. W każdym razie my porwiemy parę wieśniaków, tak, widzowie. Porwiemy tak, żeby nas nie widział. Dave tutaj jest, więc musimy być ostrożni. Słuchajcie, ponieważ ja potrzebuję farmy wieśniaków, ale zanim to zrobimy, my musimy je porwać, a ja słyszałem, że one są pod ochroną podobno, ale spokojnie, ja przygotowałem się tak, żeby po prostu nie było widać, że my porwaliśmy jakiegoś wieśniaka, żeby nikt nie zauważył, żeby to nie było w ogóle zero podejrzeń. Zero podejrzeń, my będziemy naprawdę, ale to naprawdę mocni, z tym, że nie będzie żadnych podejrzeń. Tylko przed tym, widzowie, musicie zostawić łapeczkę do góry oraz subskrypcję na tym kanale obowiązkowo, jeżeli chcecie więcej tego typu odcineczków. No a my zaczynamy. No i tak, zobaczcie, co tutaj jest. O, właśnie w tym domku jest farma wieśniaków i będziemy je porywać. Tylko tak, najpierw, gdzie jest Dave? Dobra, Dave jest gdzieś tam, nieważne, to nie ma znaczenia. Musimy tutaj uważać na Dave'a, żeby tutaj, wiecie, nic, że tak powiem, on nie widział, żeby nic nie podejrzewał. Śpią sobie, no. A patrzcie, ej, ktoś ukradł wieśniaka chyba, ej, czy mi się wydaje? Co to ma być? Czemu to jest puste łóżko? Ej, dobra, czy mi się wydaje, czy ktoś tutaj ukradł wieśniaka przede mną? Dobra, ej, dobra, trzeba będzie jakieś śledztwo stworzyć, ale na razie... Spokojnie, bo to my chcemy ukraść wieśniaki, więc musimy najpierw tutaj dostać. I dostaniemy się, po prostu zniszczymy tą wełnę, zniszczymy to. I uwaga, mamy łódki, mamy też ziemniaki. Po co nam ziemniaki, widzowie? Bo my rzucimy tym wieśniaków ziemniaki tutaj. Ponieważ, o, jak się rzucili! Przecież jest noc, ej, co się stało? O, ja cię kręcę. Jak się te wieśniaki rzuciły? Ty, i poszły spać, patrzcie na to. Chodzi mi o to, że my weźmiemy zaraz tego wieśniaka na łódkę. O, proszę, tutaj łódeczka piękna. I ty, wieśniaku, idziesz do łódkę, idziesz na łódkę. Nie, nie idziesz spać, idziesz na łódkę. Nie, żadne łóżko nie jest tutaj, jest wszystkie są zajęte łóżka. No, idziesz, wieśniak do łódki. No, do łódki, wieśniaku, najgorszy. Kurczaczki jedne, kurczaczki, dobra. Czekajcie, czekajcie, zrobimy to inaczej. Dobra, wieśniak, chodź tu do łódki. No bo się wkurzyłem, chodź tutaj do łódki, rozumiecie? Dobra, świetnie, jesteś w łódce. Porywamy wieśniaka, nikt nas nie widzi, widzowie, bo to jest tajna operacja, żeby nikt nas nie widział. Dobra, nikt nas nie widzi, idziemy z wieśniakiem do swojego domu. Nara, nie, my tych musimy szybko ukryć. Mam nadzieję, że nas Dave nie będzie widział. To jest tak podejrzane, zobaczcie. Uciekamy z wieśniakiem, z elytrą. Nara, nara, a co ono ma takie jakieś, widzieliście? Jakieś takie zielone, jakieś takie właśnie partiklesy. Czyli, o, widzieliście takie zielone coś. Nie wiem, co mu wypada, co to jest? Znaczy, że on chyba jest tego, że on może, że on jest najedzony, że on dostał tych ziemniaków, no nieważne. Dobra, idziemy, w każdym razie szybko, widzowie, do naszego domu tam jest Dave. Mam nadzieję, że on nie wyjdzie teraz. A, to nie jest nic podejrzanego, nie kradnę wieśniaków, w żadnym wypadku nie porywam ich, nie, w żadnym wypadku. Dobra, szybko, teraz musimy szybko tutaj zniszczyć to i szybko wchodzimy do domu, dobra, jest zniszczone. A, nie mogę przechodzić przez to, zapomniałem, że wieśniaki na łódkach nie da się przejść, wiecie, nie da się wskoczyć na schodki. O nie, dobra, to musimy je tutaj zamurować jakoś chwila, żeby to nie było nic podejrzanego. Szybko, dobra, tutaj nic nie robiliśmy. Tutaj to zmieniamy, tu. Dobra, jest jeden wieśniak, teraz tak, musimy jeszcze jednego wieśniaka, najlepiej trzech wieśniaków mieć, wiecie, żeby jak nam jeden przez przypadek umrze czy coś, to żebyśmy mieli na wszelki wypadek dodatkowego. Aha, czekajcie, a co jak te golemy coś po... Ej, dobra, te golemy są chyba świadkami naocznymi. Nie, przepraszam was, golem, ale ja, wy chyba musicie tutaj umrzeć, bo wiesz co, ty jesteś golem i naprawdę jakiś taki podejrzany. Co jak ty powiesz Palionowi o tym golemie? O, czekajcie, niedobrze, muszę się założyć, muszę się ozbroić, dobra. A masz ty golemie, dobra, patrzcie, on mnie nie bije, dobra, nie ma ze mną szans. Dobra, przepraszam cię, golemie, ale słuchaj, no ty możesz powiedzieć tutaj albo Dave'owi, albo tutaj Palionowi, albo komuś, czy jakiemuś członkowi Palionowa, że ja tutaj kradę te wieściaki, więc muszę się ich pozbyć. Szybko, widzowie, nie będzie żadnych świadków. Nie będzie świadków tutaj w golemach, nikogo po prostu nie będzie. A masz ty golemie, o, dobra, dostaję, ja też dostaję, zginę, dobra, nie zginę. Ale to było nieciekawe. Dobra, w każdym razie tutaj na pamiątkę postawimy taką różyczkę piękną, cyk. Dobra, ten golem nie widzi mnie, dobra, więc my tutaj jeszcze przechodzimy szybko i bierzemy jeszcze jednego ziemniaka, tego wieśniaka, tutaj hop, prosimy tutaj o wieśniaku. Dobra, wieśniak, chodź tu, do łódki, wieśniaki, co wy tutaj widzicie? No wieśniak, do łódki, wskakuj do łódki, no ja cię kręcę, dobra, ja muszę chyba go bliżej jakoś tą łódkę dać, dobra, tutaj tam to, o, pięknie, widzicie, już wieśniaki są piękne, dobra, już pięknie tutaj zamknęliśmy, ale wiecie co, wydaje mi się,
żeby to było niepodejrzane, żebyśmy tutaj nie robili takiej wielkiej dziury, bo zaraz te wieśniaki wstaną i wszystkie uciekną, to jeszcze tutaj postawię jedną rzecz. Musimy tutaj łódkę postawić i jeszcze jednego tego wieśniaka, po prostu, że tak powiem, ukradniemy, tak ładnie, ale spokojnie, no nie będziemy tak naprawdę kradli, bo my je potem rozmnożymy, no po to właśnie mamy przecież te ziemniaki, żeby tych wieśniaków, tych ukradzionych, tych porwanych, no, szybko odbudować, no to będą szybko dzidziusie zrobione, jak damy im jedzonko, prawda? Prosta sprawa. Będzie prosta sprawa i nikt po prostu się nie skapnie, że porwaliśmy parę tutaj wieśniaków na użytek własny, czyli dla naszego dobra, ponieważ chcemy zrobić super elegancką farmę. Dobra, ale idziemy, o ty golemie, dobra, golem nas nie widzi, więc patrzcie, jest obrócony plecami. Tu golem, na razie, cześć, dobra, patrzcie, dobra, nie widzi nas, dobra, golem nas nie widział. Teraz czy jest tam, dobra, tam Dave jest w swoim domku, więc my tutaj szybko musimy drugiego wieśniaka przenieść. I na wszelki wypadek wezmę jeszcze jednego, jakby jeden mi umarł, czy przez przypadek zombie jakby go zamienił i... No byłaby jakaś straszna sprawa. Wiecie, trzeba mieć zapasowego wieśniaka. Ojojoj, szybko, idziemy tam. I zaraz to wszystko naprawimy, bo już zaraz będzie koniec nocy tak naprawdę, więc... Musimy być ostrożni, musimy to szybko zrobić. Okej, mamy tego wieśniaka, teraz tylko stawiamy te łóżka, żeby nie było, żeby nikt nie podejrzewał, że ktoś tutaj kradł wieśnioka. Raz, dwa, uwaga, jeszcze dwa łóżka, trzy i cztery, dobra, nie, tutaj nikogo nie było, słuchajcie, patrzcie na to, pyk, hop. Dobra, super, nie ma nikogo, oj, chyba, czekajcie, musimy to inaczej zrobić, bo się obawiam, że klapa musi być w tą stronę, oj, nie w tą stronę, źle, ja, czyli dobrze chciałem postawić tą klapę w tą stronę. O, mamy klapę, dobra, pięknie, nikogo tutaj nie ma, ja tutaj szybko biorę wieśniaka. Tu, nas tutaj nie ma, tu, nikt nie zje, krat, widzowie, jest piękna chatka postawiona, taka jak była z wieśniakami, wszyscy już po prostu kozackie, nie, tutaj nie ma się czym przejmować, mamy trzy wieśnioki, może nawet zostawić jednego wieśniaka gdzieś, może wiecie co, za tym domem postawimy na razie, bo potrzebne nam są tylko dwa wieśniaki na razie, a ten trzeci to jest taki dodatkowy, no wiecie, jak Palion się dowie, że tutaj ukradłem parę wieśniaków, no może się wkurzyć, nie wiem czy się wkurzy, ale jest taka możliwość, muszę bardzo, ale to bardzo uważać, natomiast spokojnie, my rozmnożymy tak, żeby nie było żadnego problemu, żeby Palion też nie miał problemu, żeby jak zobaczy liczbę wieśniaków, to żeby się zgadzała po prostu tutaj, patrzcie. Idziemy teraz szybko, zanim ich tam zaogniemy, to szybko idziemy do wieśniaków i damy im żarcie. Mnóstwo żarcia, bo chyba 3 staki, czyli tak naprawdę 3 razy 64 tych ziemniaków jest potrzebne, żeby tutaj ten wieśniak, że tak powiem, się najadł i żeby rozmnożył się tutaj w kolejnego wieśniaczka. O, patrzcie, biorę. Dobra, zabrało, ale ty, mi już nie wystarczy ziemniaków, czekajcie, ja wezmę troszeczkę tutaj tych ziemniaków może z tego pola, bo wiecie, nigdy co za mało ziemniaków, to nie zdrowo, czy to jakoś tak, po prostu im więcej ziemniaczków, tym lepiej dla nas, to tym więcej będzie dzidziusiów, tym więcej, że tak powiem, będziemy mogli tych wieśniaków, że tak powiem, nakarmić, więc tak będzie lepiej. Wydaje mi się, że to wszystko elegancko zetniemy. A przy okazji ja cię kręcę, ale te polo, no te pole nie wygląda za ładnie, muszę przyznać. Jest takie rozwalone. Ja gdzieś widziałem, że były chyba motyki w jakichś skrzynkach, tylko nie wiem do końca w jakiej. No dobra, na razie to zostawimy. Po prostu wiecie co? Tu są same ziemniaki, tu nie ma już marchewek, nie? Same ziemniaki są po prostu, no masakra. Dobra, szybko posadzimy tylko to. Resztę posadzę po prostu kiedy indziej, bo teraz mi się mega, ale to mega nie chce. Szybko, żeby nie było też żadnych problemów. Tu. Dobra, pięknie stawiamy. Stawiamy. O, ale ślicznie. Dobra, nie no, kozacko. Teraz już nikt się nie skapnie. Jakby ktoś chciał jeszcze jakiegoś ziemniaka spalionowa, no to ma tutaj eleganckiego. A ja to tam naprawię, tą resztę zboża po prostu później, wydaje mi się. Bo nie wiem, czy mi się teraz chce całą tutaj tą farmę naprawiać. A dobra, jeszcze naprawmy to, bo wiecie, no to jest troszeczkę nie w porządku jednak, że faktycznie zebraliśmy ziemniaki, no to wypadałoby to chyba naprawić, prawda? Wypadałoby to naprawić. Tym bardziej, że wiecie, ktoś też mógłby chcieć zjeść ziemniaka. Może też niektórzy będą. Czy tylko ja wpadłem na pomysł, żeby tutaj porwać tych wieśniaków? Czy może jednak, to jest tylko mój pomysł i wiecie, no może ktoś potrzebuje tych ziemniaków, żeby ich właśnie rozmnożyć. Dobra, mam, o matko, ile mam tych ziemniaków. Dobra, tutaj, wieśniaki, pobudka, jest trzecia w nocy, ale wiecie co? Łapcie to, łapcie ziemniaki, najedzcie się ziemniakowi. Zgniłego też jecie? Ciekawe, czy zgniłego też jedzą, mam nadzieję, że się nie otrują, nie? Patrzcie, uwaga, nie jedzą zgniłego ziemniaka. Nowy, jedne najgorsze. Dobra, ja wam tu daję ziemniaki, a wy takie niewdzięczne jesteście. Dobra, ja nie wiem, słuchajcie. W każdym razie mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest tylko i wyłącznie 6 wieśniaków. Czyli będą, można będzie zrobić tylko 3 maluszki, bo potrzebne są 2 wieśniaki na jednego małego wieśniaczka. Czyli możemy zrobić tylko 3 maksymalnie małych wieśniaków. Ale dobra, nikt się nie, przecież nikt się tutaj nie zorientuje, słuchajcie. Przecież my wzięliśmy 3 wieśniaków, no to idealnie. Ty, golem, ty nic nie widziałeś, dobra? Golem nic nie widział, elegancko, dobra, świetnie. Teraz musimy je ukryć. Czy Dave tutaj jest? O, ja cię kręcę, on jest chyba przed domem, tutaj mój kolega. Oj, niedobrze. Co tutaj robi? Dobra, nie wiem, co tutaj robi.
Ale my musimy szybko te wieśniaki ukryć. Szybko, szybko, szybko. Wiecie co robimy? Ja ci, gdzie je ukryć? Gdzie je ukryć? Gdzie je ukryć? Tutaj je ukryję. Szybko, szybko, szybko. Tu jest takie zejście. Tu jest generalnie pod spodem jest, że tak powiem, takie zejście do kopalni. Ja je ukrywam tutaj. Dobra, sorry wieśniaku. Dobra, inny wieśniak. Teraz ten. Szybko, 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 szybko. Hop. Dobra, teraz ten wieśniak. Teraz jeszcze ten. Dobra, tego też tutaj wrzucimy. Tak bardzo blisko, żeby tutaj nie było problemu. Uwaga, uwaga, uwaga. Wrzucamy cię wieśniak. Wieśniuk. Wieśniuk. Dobra, dobra, wieśniak leci. I ten też wieśniak. Wieśniak lecisz! Dobra, leci wieśniak. Okej, okay, mamy trzy. Ej, ale postawili wieżyczkę. Jaka wieżyczka z tego jest zrobiona? Ej, musimy to zalepić. Szybko zalepiamy, zalepiamy. Orzesz ty. Ja nie mogę. Dobra, ty. Jak to wygląda? Orzesz cię. Pieruny na ogniste, siarczyste. O co chodzi w ogóle? Dobra, szybko zamykamy to. Ty, wieśniak. Jaka wieżyczka zrobiona? Patrzcie z tych łódek. Nie, wieśniaki, szybko. Musicie uciekać, bo tutaj zaraz zdejm nas. Zobacz. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko zamykamy, zamykamy, zamykamy. Hop, 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 hop. Dobra, szybko zamykamy. Zamykamy, zamykamy. Dobra, jesteśmy zamknięci. Trzy wieśniaki. Zostaliście porwani i zobaczycie mój gniew prawdziwy. Muhoho. Nie, no tak naprawdę żartuję, widzowie. Po prostu chcemy zrobić tutaj farmę. Tylko, że tak powiem, na razie no nie mamy tutaj zbytnio materiałów na to, więc na razie chciałem je porwać. Porwać tych trzech wieśniaków. Trochę nielegalnie, nikogo się nie pytałem. Nikt nie wie o tym, że porwałem tutaj wieśniaki. Ale wydaje mi się, że są w bezpiecznym miejscu. Muszę tylko mieć tutaj świadomość, żeby żaden tutaj przez przypadek zombiak się nie pojawił. Bo jeżeli zombiak tutaj się pojawi, to będzie koniec, serio. Ponieważ nasze wieśniaki no zginą, zostaną zamienione w zombiaka, wieśniaka. Albo zginą po prostu od tego zombiego. No i będzie naprawdę niefajnie. Mamy tych trzech tutaj wieśniaków, co tu jest? Dobra, nie wiem, to jest mój domek. Jak nie widzieliście odcinka zbudowania domku, to naprawdę polecam obejrzeć. Ej, my tu nawet mamy... Ty, czekajcie, ej, dobra, ale ja mam teraz łeb. Patrzcie, co my robimy. O, ja cię kręcę, tylko żeby mi wieśniak nie zginął żaden. Więc ja tu muszę zrobić takie odpowiednie duże przejście. Boję się, że mi wieśniak zginie. Dobra, jeden wieśniak będzie testowy, okej? Okay? I tak mam trzech, to rozmnożę go. Przepraszam cię, wieśniaku, nie wiem, jak cię nazwać. Widzowie, piszcie, jak mam nazwać tego wieśniaczka. Ja naprawdę nie wiem, czekajcie, czekajcie. Weźmy, dobra, lecę z tym wieśniakiem. Dobra, przejdę, nie przejdę, czekajcie, nie przejdę. Ups, 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 ups. Weźmy, wykopmy to. Przechodzę, nie przejdę, oczywiście. Dobra, przejdę. Nie przejdę dalej. Dobra, teraz. O, nie mogę się zmieścić, ale ciasto tu jest. Ale ciasiutko, o, teraz tu muszę zrobić takie przejście. Ej, wieśniak, nie zginie. Nie, czekajcie, nie. Wieśniak. Wieśniak mi zginął, widzowie. O, nie, on się zablokował. Mu zabrakło powietrza, bo był cały czas w kamieniu. Nie, nie, dlaczego, dobra, przepraszam cię, wieśniaku. Widzowie, wieśniak nam umarł, ale ja nie chciałem, ja myślałem, że tutaj spokojnie przeprowadzę je do tego miejsca, żebyśmy zrobili tutaj z tą farmą, żeby było jakoś bliżej, bezpieczniej. Dobra, nie, widzowie, to jest zbyt niebezpieczne, jak na tego wieśniaka. Przepraszam was, przepraszam, ale słuchajcie, wam się nic nie stanie, na pewno. Ja wam będę dawał jedzenie. Będzie naprawdę superowo, uwierzcie mi, wieśniaczki. Nic wam się takiego nie stanie. Spokojnie, możecie być spokojne. Ja was nawet tutaj zamuruję, żeby nic wam się nie stało. Chwila, muszę w jakieś mega bezpieczne miejsce tutaj dać te wieśniaki, żeby... No serio, bo żeby nic im się nie stało. Zróbmy to może gdzieś na przykład. Dobra, w tej wodzie może zróbmy, bo tu będzie bezpiecznie. Czekajcie, czy ten wieśniak jest bity? Nie jest, dobra. Nie umiera, nie umiera, nie umiera, dobra jest. O, widzieliście, czerwono było na czerwono. Dobra, spokojnie, spokojnie, dobra. Zostawmy te wieśniaki w tym miejscu, o tutaj właśnie. Żeby nam nie zginęły, bo wieśniaki nie potrafią pływać, więc nam nie odpłyną. A będzie to zdecydowanie bezpieczniej niż zostawiać je tutaj w jakiejś kopalni, gdzie jakiś zombiak przez przypadek się pojawi. No będzie naprawdę nic... Tutaj, o, w tym miejscu. Nie giniesz, dobra, nie ginie. O, pięknie, pięknie, o to chodzi. Dobra, ślicznie. Widzowie, to zamykamy, żeby nie dostały tutaj wieśniaki, żeby żaden zombiak tutaj ich nie zabił. Dobra, stawiamy tutaj pochodnie. Tutaj też pochodnie jeszcze jedną, żeby nie było ciepło, zimno, znaczy, żeby nie było, no, ciemno. Ale wiecie co, czego ja się obawiam? A czy mogą się tutaj pojawić te zombiaki wodne? No chyba nie, te utopce takie, co wiecie, co mu trzeba. Co mają te taki trójząb z trójząbem. Chyba nie, nie wydaje mi się. Tutaj chyba nawet nie ma miejsca, oni tylko w oceanie się pojawiają, więc tu jest bezpiecznie. Wieśnioki, czekajcie tutaj na mnie. Ja naprawdę z was zrobię wielki pożytek. Wy się stajecie wielką kolonią po prostu, ale na razie musicie tutaj czekać i być tutaj ostrożni. Jak kogoś widzicie, to krzyczcie, okej? Okay? Chyba okej, okay, chyba powiedzieli okej. Okay. No nie wiem, nieważne, widzowie, w każdym razie porwaliśmy w dzisiejszym odcineczku wieśniaków, a ja tylko jedną rzecz muszę sprawdzić. Ostateczną. Czy te wieśniaki się przypadkiem rozmnożyły, ponieważ jak nastaje dzień, a już powinien być dzień, a piękny dzień, ale śliczne palionowo, no super elegancko. Teraz uwaga, sprawdźmy tylko, czy te porwane wieśniaki od nas się bubaski, patrzcie, tak, rozmnożyły się. Co? Ej, widzieliście to? Ile ziemniaków, ile ten duży villager dał temu małemu villagerowi ziemniaków. To jest niesamowite, patrzcie, trzy babaski, trzy piękne babaski. Zobaczmy, weźmy do środka, czy na pewno
Tutaj trzy bobaski są eleganckie. Uwaga, czekajcie, zniszczmy to, żeby nie było. O, chcielibyście wyjść, co? Chcielibyście wyjść, wieśniaki? Nie ma opcji, nie ma opcji. Dobra, nie wychodzicie. O, dobra, coś takiego. Mamy tak, raz, dwa, trzy, jeszcze jakiś wieśniaczek? Nie, nie ma. Są trzy wieśniaki, ale widzowie, to tak naprawdę już nie wygląda, jakby ktokolwiek porwał jakiegoś wieśniaka, więc spokojnie, wszystko jest pod naszą kontrolą, widzowie. Ukraliśmy tutaj wieśniaki, no i je rozmnożyliśmy, czyli tak naprawdę pożyczyliśmy, zwracając je, bo nikt tutaj nie zauważy, że jakiś wieśniak został porwany. Widzowie, to było naprawdę niesamowite. Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę do góry oraz subskrypcję, a odcinki są codziennie o 14:30. Trzymajcie się, pa, pa!